We śnie wszystko może się zdarzyć. Wszystko jest możliwe i prawdopodobne. Czas i przestrzeń nie istnieją. Do zaćmienia księżyca dochodzi, gdy w jednej linii ustawią się Słońce, Ziemia i Księżyc. Ostatnio całkowite zaćmienie mogliśmy oglądać w nocy z 27 na 28 września. Księżyc nabrał wtedy wyjątkowej krwisto-czerwonej barwy. Dla Katarzyny Kręz i Julity Bielak stał się on wtedy tytułowym Księżycem Myśliwych. Od dziecka lubiłam oglądać zaćmienia. I Słońca, i Księżyca. Dlatego kiedy ostatnio nadarzyła się okazja, żeby obejrzeć nie tyle zaćmienie Księżyca, ile super Księżyca, tego krwisto-czerwonego Księżyca, to nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Wstałam w środku nocy i powiem wam, że było magicznie. Ostatnio też dowiedziałam się o tym, że na rynku wydawniczym pojawiła się bardzo ciekawa książka. Książka, w której ten właśnie krwisto-czerwony Księżyc odgrywa ogromną rolę. Mianowicie myślę tutaj oczywiście o powieści kobiecego duetu Katarzyny Kręc i Julity Bielak o wiele mówiącym tytule, takim intrygującym tytule Księżyc Myśliwych, tak więc zapraszam do obejrzenia mojej wideorecenzji. Sylt wciąga. Mglistą przestrzeń wyspy otacza morze opowieści i tajemnic. Tutaj za sznurki pociąga piąty żywioł. Księżyc. Tomas znika. Po jego córce Sofii zaginął słuch, a jej przyjaciel Cyryl w zagadkowym wypadku traci pamięć. Wdowę po Tomasie odwiedza tajemniczy gość, którego urokowi trudno się oprzeć. Czy kluczem do wszystkiego okaże się muszla? Z każdą kolejną fazą księżyca Sylt odkrywa swoje ponure sekrety, które łączą obcych ludzi więzami silniejszymi od więzów krwi. Niepokój, tajemnica i niszczycielska siła żywiołów w Księżycu Myśliwych splatają się w nieprzewidywalną opowieść o pogoni za wymykającą się prawdą i o łudzie szczęścia. Ta mroczna, malarska i pełna smaków proza pulsuje zniewalającym rytmem przypływów i odpływów morza. Znudziły się wam kryminały, znudziły powieści obyczajowe, romanse, fantastyka, może nawet powieści sensacyjne? W takim razie sięgnijcie po Księżyc Myśliwych, bo gwarantuję wam, że jeżeli po niego sięgniecie, to na pewno nie będziecie rozczarowani. Księżyc Myśliwych jest taką bardzo magiczną, bardzo nastrojową opowieścią, która naprawdę mnie zaskoczyła. Okazało się, że jest to książka zupełnie inna niż wszystkie te, które przeczytałam do tej pory, a mogłoby się przecież wydawać, że nie da się napisać już niczego oryginalnego. Tymczasem właśnie nic bardziej mylnego, ponieważ jest to książka zupełnie inna od wszystkich, które przeczytałam do tej pory, a przeczytałam, wydaje mi się, całkiem dużo. Jest to opowieść, która niepokoi, w której ciężko jest zorientować się, co jest prawdą, a co jest już fikcją. Jej autorki przenoszą nas do takiego innego świata, świata innego, a jednak bardzo podobnego do tego, w którym żyjemy. Świata, w którym właśnie ciężko jest zorientować się, co jest fikcją, a co jawą, co jest snem, a co rzeczywistością. Księżyc Myśliwych został napisany przez nietypowy kobiecy duet, powieściopisarkę i tłumaczkę Katarzynę Kręc oraz debiutantkę Julitę Bielak. Może i nie byłoby w tym nic dziwnego, nic wartego uwagi, gdyby nie fakt, że obie panie dzielą tysiące kilometrów i choć nigdy wcześniej się nie widziały, napisały wspólnie powieść. I może właśnie dlatego ta powieść jest tak magiczna i tak inna od wszystkich innych powieści, które możemy znaleźć na rynku wydawniczym. Z jednej strony Księżyc Myśliwych chciałoby się przeczytać szybko, ale z drugiej strony ma się świadomość, że wtedy ta niesamowita historia się skończy. Na pocieszenie powiem wam tylko, że Księżyc Myśliwych można czytać wielokrotnie, można wielokrotnie do niego wracać i za każdym razem właściwie odkrywać coś nowego. Ja właśnie skończyłam czytać tę książkę, bo skończyłam ją czytać dzisiaj rano, więc wszystko to, o czym mówię, mam tak na świeżo, jeszcze nie do końca ułożone w głowie. Jest to książka napisana takim bardzo poetyckim, ale jednocześnie powściągliwym językiem, dopracowana konstrukcyjnie. To wszystko robi wrażenie, o tym nie będę wam teraz za dużo mówiła. W każdym razie, mimo tego poetyckiego języka, języka, który wprowadza nas w taki niesamowity, magiczny nastrój. Jest to książka, która potrafi wywołać w czytelniku najróżniejsze emocje, która sprawia, że po jej przeczytaniu jeszcze długo o niej myślimy, więc jeżeli gdzieś tam traficie na Księżyc Myśliwych, to jak najbardziej zachęcam was do przeczytania. Niecodziennie czyta się tego typu książki, dlatego myślę, że warto mieć Księżyc Myśliwych w swojej domowej biblioteczce. Wiem, że polecam wam sporo książek, ale musicie uwierzyć mi, że ta jest wyjątkowa.
No ja nie wiem, co mam powiedzieć, żebyście po tę książkę sięgnęli. Chyba rzeczywiście, tak jak powiedziałam na samym początku tej recenzji, musicie mi zaufać, uwierzyć na słowo i skusić się na przeczytanie Księżyca Myśliwych. Ja już się z Wami żegnam, zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików, bo mam nadzieję, że uda mi się zachęcić Was do przeczytania innych świetnych książek. W tym tygodniu ukaże się jeszcze chyba kilka recenzji najróżniejszych książek, więc mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie i do zobaczenia już wkrótce.